Siema. Nie pokazywałem wam ostatnio, jak w końcu wyszły te wypełniacze. No to pokazuję. Tu już na koniec jeszcze wał był położony, zamocowany w ten sposób, tak jak teraz. I to było nalane tej żywicy z górką. Jak to wyschło, to ładnie zaszlifowałem. Jest na równo, na pewno jest dobrze zalane, dobrze wypełnione. Z dwóch stron to tak wygląda. Ale nie o tym dzisiaj będzie mowa. A, jeszcze w międzyczasie wał zawiozłem do fachowców od centrowania, ale wał sprawdzili na maszynie. Okazuje się, że jest bardzo ładny, można go zamontować bez centrowania. Przy demontażu nic się mu nie stało, jest ładniutki. Także można go założyć. Ale o czym chciałem powiedzieć? Silnik, jak już będzie złożony, to będzie w nim zamocowane na przemian 3 rodzaje zabłonu, tak do testów, i zobaczymy, który będzie najlepszy. Jeden to będzie ProxyD, który jest w tej chwili założony, ten w ostatniej wersji pomarańczowy na oryginalnym statorze. Drugi to będzie zrobiony w ten sposób, że tutaj będzie zamocowany duży magnes neodymowy. To do tego się skręca. Tu ma specjalnie takie podebrania, żeby można było zamocować i ustawić kąt zapłonu w dowolny sposób. Słuchajcie, tutaj chodziło, to jest specjalnie dorobione z aluminium o małej średnicy, żeby było jak najlżejsze, żeby zrezygnować z mas wirujących. Jest dużo lżejsze od wirnika, a jeszcze prawdopodobnie spróbujemy tu zejść jeszcze z masy maksymalnie, ile się da. To jest jedna wersja. Tutaj jest druga wersja, właściwie trzecia, tak, bo tam było ProxyD, tutaj z tym magnesem. Tak, magnes neodymowy. Zapomniałem jeszcze dodać, że będzie cewka, tak jak to ma miejsce w sprzętach ogrodniczych typu kosiarki, podkaszarki, piły motorowe. To bodajże nazywa się zapłon typu magnet, ale nie chcę zmyślać, nie wiem na 100%. Tutaj jest magnes, tu jest mała ceweczka, kabel wysokiego napięcia. W momencie, kiedy magnes przeładuje obok cewki, wyzwala się iskra. To takie bardzo, bardzo proste rozwiązanie. No nie jest doskonałe, ale jest bardzo proste. To jest druga wersja. I trzecia wersja to tutaj będzie metalowy znacznik do wyzwalania impulsu i impulsator. Ewentualnie, jeżeli metalowy nie zda egzaminu, to będzie mały magnesik. Tu sposób zamocowania taki sam jak poprzednio. Jeszcze lżejsze rozwiązanie, sam impulsator, moduł zapłonowy, bateryjny i akumulator. Na akumulatorze 12 amperogodzin, z tego co wiem, przy zapłonie na przerywaczu w tak zwanych platynkach, to kolega pisał, że można przejechać półtora dnia. No nie wiem, ile godzin on jeździł, ale jeżeli on przejeździł półtora dnia, to mina takie jeżdżenie około 5 godzin powinno wystarczyć. A przy zapłonie bateryjnym jest bardzo mocna iskra od samego dołu, także takie rozwiązanie. No zobaczymy, jak się sprawdzi. No mam nadzieję, że sprawdzi się dobrze. O wynikach moich testów na pewno was poinformuję w moich filmikach. Także śledźcie to koniecznie. Subskrybujcie i łapki w górę.